Już wkrótce pojawi się tablica upamiętniająca ważne dla Suwałk odkrycie archeologiczne. Znalezisko, fundamenty kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża, pierwszego kościoła katolickiego w Suwałkach, znajduje się w połowie pomiędzy budynkami kościołów Świętego Aleksandra oraz Najświętszego Serca Jezusa, gdzie w XVIII wieku był ratusz. Prace wykopaliskowe przeprowadzili archeolodzy z Muzeum Okręgowego. Jest to niewątpliwie bardzo ważne znalezisko, bo jest to jeden z najstarszych budynków w mieście w momencie, kiedy miasto było lokowane, bo mało tego jeszcze tuż przed lokacją, przecież kościół powstał w 1710 roku mniej więcej. Zaczęto jego budowę. Już wiemy, że w 1714 roku kościół funkcjonował. Także wiadomo, że to była jedna z pierwszych potrzeb mieszkańców, którą trzeba było zaspokoić, czyli właśnie ta potrzeba duchowa, religijna. Był to obiekt drewniany, wzniesiony na fundamencie z połączonych zaprawą wapienną kamieni polnych, otoczaków morenowych. Świątynia była dość przestronna, miała niecałe 40 metrów długości i około 13 szerokości. Była to konstrukcja dość prosta. Na tym fundamencie oparto szkielet drewniany, który następnie obito deskami z obu stron. Także była to taka konstrukcja dość prowizoryczna, można by było powiedzieć, i prawdopodobnie od razu przewidziana jako zjawisko tymczasowe. No i ten kościół po prostu po około 100 latach był w tak złym stanie technicznym, że trzeba było podjąć decyzję o jego rozbiórce. Tym bardziej, że w międzyczasie powstał przepiękny i wystarczająco przestronny kościół Świętego Aleksandra. Archeolodzy nie błądzili po omacku. O świątyni i jej przybliżonej lokalizacji wiedzieli z dokumentów oraz źródeł ikonograficznych. Nie mogliśmy sobie pozwolić na rozrycie całego parku i zniszczenie całego parku wykopaliskami. Z tego względu trzeba było posłużyć się tutaj osiągnięciami najnowszej techniki i po prostu użyliśmy w tym wypadku badań nieinwazyjnych, tak zwanych nieniszczących, za pomocą georadaru, czyli radaru interferencyjnego, za pomocą którego można sięgnąć w głąb ziemi, zajrzeć w głąb ziemi bez jej otwierania. Te badania georadarowe pozwoliły wytypować pewne strefy, w których powinny się znajdować fundamenty. Tam założyliśmy wykopy i w zasadzie można powiedzieć, że bez pudła trafiliśmy akurat na pozostałości fundamentu nawy głównej kościoła, jak również bocznego wejścia dobudowanego od strony północnej. Pierwsze badania georadarowe przeprowadzono w roku ubiegłym. Ostatnie przed kilkoma dniami. Uzupełniono je o analizę dokumentów. Relikty budowli nie doczekają się co prawda rekonstrukcji, ale na pewno zostaną odpowiednio wyeksponowane, pokryte hartowaną szybą i podświetlone. Obok umieszczona zostanie tablica informacyjna z wizualizacją budowli. Archeolodzy przypominają, że wokół kościoła znajdowało się cmentarzysko, na którym przez ponad 100 lat chowano zmarłych. Cmentarz był ekshumowany w pierwszej połowie XIX wieku, ale niestety dość pobieżnie, w związku z powyższym większość kości, można powiedzieć, po prostu została tam na miejscu. Warto o tym pamiętać, szczególnie podczas odbywających się tam zabaw.